Joannem Paulum II, Sanctus esse eternum editino. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. To święci prowadzą Kościół naprzód i sprawiają, że się rozwija, mówił ojciec święty Franciszek podczas mszy świętej kanonizacyjnej dwóch papieży, Jana Pawła II i Jana XXIII. Tę uroczystą Eucharystię koncelebrował papież emeryt Benedykt XVI. Ad honoriam sancte et individuae trinitatis. Na chwałę świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych apostołów Piotra i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że błogosławiony Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele. Po wygłoszeniu formuły kanonizacyjnej ampułkę z krwią Jana Pawła II przyniosła do ołtarza Floribeth Mora Diaz, uzdrowiona za przyczyną Ojca Świętego. Relikwie Jana XXIII przynieśli czterej członkowie jego rodziny. Mszę świętą kanonizacyjną wspólnie z Ojcem Świętym Franciszkiem koncelebrował emerytowany biskup Rzymu Benedykt XVI oraz około 150 księży kardynałów, blisko 1000 księży biskupów i 6000 kapłanów. Na placu świętego Piotra oraz między innymi przy Koloseum oraz na Piazza Navona wokół Telebimów zgromadziły się setki tysięcy wiernych z całego świata. Myślę, że obaj papieże byli wspaniałymi ludźmi. Jest to ważny dzień dla nas Polaków, bo czujemy teraz głębiej, że ta więź między Janem Pawłem II a nami jest silniejsza. W homilii ojciec święty Franciszek wskazał, że święty Jan XXIII oraz święty Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji Ducha Świętego. Złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia. Franciszek przypomniał też, że Jan Paweł II był papieżem rodziny. W rozważaniach przed modlitwą Regina Celi Jego Świątobliwość Franciszek podziękował wszystkim za obecność i godne przygotowanie uroczystości. Szczególne słowa skierował do pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa. Z wielką miłością pozdrawiam pielgrzymów z diecezji Bergamo i Krakowa. Umiłowani, uczcijcie pamięć dwóch świętych papieży, wiernie wypełniając ich nauczanie. Transmisję uroczystości przeprowadziły Telewizja Trwam i Radio Maryja. Na kanonizacji obu papieży nie mogło oczywiście zabraknąć Polaków. Do Watykanu przybyły ich dziesiątki tysięcy. Oto kilka wypowiedzi polskich pielgrzymów na temat wrażeń z uczestnictwa we mszy kanonizacyjnej. Razem ze mną są tutaj pielgrzymi, którzy przyjechali z różnych miejscowości, różnymi sposobami, tak jak tutaj pani. Tak, przyjechaliśmy pociągiem z Krakowa akurat, ale pochodzimy z różnych miejscowości. Ja z Przyszowej, tak skromnie powiem, pierwsza, Marysia z Pcimia, jej córka i również z Chicago mamy koleżankę, która też jest na tej pielgrzymce. Jest to dla nas błogosławiony dzień, bo mogliśmy przeżyć tą kanonizację i to dwóch papieży, naszych ukochanych, wspaniałych, kiedy wychowywaliśmy się i żyliśmy pod ich płaszczykiem. Po prostu jest to najcudowniejszy dzień w naszym życiu, że mogliśmy uczestniczyć w tym pięknym dniu. Także pielgrzymi z północy Polski, bo z okolic Torunia. Dlaczego pan tutaj jest? Przede wszystkim jestem dlatego, że Ojciec Święty był dla mnie zawsze ważny w życiu tak młodzieńczym, w życiu dorosłym i w życiu rodzinnym i do dzisiaj jest bardzo ważny. A kim dla pani jest Ojciec Święty? My
Przyjechałyśmy z parafii z Gilowic. Dowiedziałam się o tej pielgrzymce z Radia Maryja i z naszego dziennika. Dla mnie jest wielki, święty Polak, Ojciec Święty. Starałam się zawsze uczestniczyć we wszystkich pielgrzymkach, kiedy odnawiedzał naszą ojczyznę i równocześnie byłam na beatyfikacji, a ta kanonizacja jest dopełnieniem całego tego testamentu i mojego tego szczęścia, że dane było mi właśnie go poznać i uczestniczyć w tych jego naukach. W całym kraju odbywały się uroczystości dziękczynne, m.in. w Warszawie, Krakowie i Zakopanem, gdzie górale w duchowej łączności z Watykanem modlili się w szczególnym miejscu, w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które jest wotum wdzięczności za uratowane życie Jana Pawła II po zamachu, który miał miejsce 13 maja 1981 roku. Główne uroczystości kanonizacji Jana Pawła II pod Tatrami odbywają się w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Górale rozpoczęli je już w sobotę apelem jasnogórskim i zapaleniem watry przy replice krzyża na Giewoncie. Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Kanonizacja Jana Pawła II dla górali to wyjątkowe wydarzenie. Od wczesnych godzin rannych mieszkańcy Zakopanego i pielgrzymi gromadzili się w Parku Fatimskim, gdzie przed rozpoczęciem uroczystości kanonizacyjnych zaprezentowano program poetycko-muzyczny w wykonaniu kapeli góralskiej. To wielki dzień dla nas osobiście, dla ojczyzny, dla kościoła i świata całego. Pokazał nam wszystkim prawdziwą drogę do nieba. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za wszystkie Twojego życia dni, boś żadnego nie zmarnował. Chciałeś dobroć koło sobie. Siej i teraz hańs wysoka, błogosław każdego człowieka, za to berło Bóg Ci dał. Przed transmisją mszy świętej kanonizacyjnej do sanktuarium przyjechała barwna banderia konna, czyli orszak złożony z górali, wiozących papieskie i polskie flagi. Kiedy w Watykanie rozpoczęła się msza święta kanonizacyjna, wierni zgromadzeni na zakopiańskich Krzeptówkach mogli oglądać ją na telebimach w sanktuarium i w Parku Fatimskim. O godzinie 17 pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa odprawiono mszę świętą dziękczynną za dar kanonizacji, w trakcie której górale złożyli hołd świętemu papieżowi. Słowa, które tutaj papież wypowiedział, zapisane na tym ołtarzu i tęskne spojrzenia, którym chciał ogarnąć każdego z was, gdy celebrował Eucharystię pod krokwią, były najlepszym przykładem miłości i przywiązania do tej ziemi i do tych ludzi. Góry tego spojrzenia miłosnego nie zapomną nigdy. Ale czy człowiek tu mieszkający pamięta jeszcze to spojrzenie? Zawierzamy Ci dziś swoje żywobycie, nasze rodziny, naszą ojcowiznę i ojczyznę. Ochroniaj śle wodę i przyszłość naszej ojczyzny Polski. Oręduj i wstawiaj się za nami. Mieszkańcy Podhala już dawno zawłaszczyli sobie papieża i traktują go jak swojego. Teraz, kiedy mamy świętego, no i co był Zakopanem, myślę, że tu wezwanie jest duże, no i co by my no ten ciężar unieśli. Z okazji kanonizacji Jana Pawła II w całej Polsce organizowane były nocne czuwania, wystawy, konkursy, imprezy artystyczne. Od tygodnia w podlubelskim Kraśniku trwa rzeźbiarski plener, w czasie którego powstanie 12 figur przedstawiających życie Jana Pawła II. Jak mówi komisarz pleneru Szczepan Ignaczyński, artyści chcieli pokazać niepomnikowego Ojca Świętego. Papieża w różnych sytuacjach, czy papieża w dziedzinach, którymi on się interesował.
papieża literata, papieża turystę, narciarza, turystę górskiego, papieża orędownika pokoju. Uwieńczonego tym razem na rodzinnych zdjęciach Jana Pawła II można zobaczyć na wystawie zorganizowanej przez Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie. Jak mówi Witold Tworkiewicz, cieszą się z niej szczególnie dzieci, gdy widzą na fotografiach swych rodziców i najbliższych. Ludzie mieli okazję poszperać we własnych albumach, przypomnieć sobie te wspaniałe spotkania z Ojcem Świętym. Ta wystawa ukazuje nam przede wszystkim, że na Jana Pawła II nie musimy patrzeć tylko do góry. On jest w niebie, ale możemy patrzeć także na wprost. On jest i był między nami. Jan Paweł II, największy z rodu Polaków, wielki papież, ale także człowiek kochający sport, o czym w sposób szczególny pamiętają dzieci i młodzież z gminy Miechucino. Z okazji kanonizacji tutejsze szkoły rozegrały turniej piłki nożnej o puchar Jana Pawła II. To był wspaniały człowiek, że zrobił tyle pielgrzymek, że mógłby dojść na księżyc. Tak jak Jan Paweł II mówi, że sport to jest ważny element życia człowieka, ale nie najważniejszy. On się ma wpisywać w rozwój harmonijny człowieka, młodego człowieka. A wieczorem w Krakowie na Łagiewnikach modlitewne czuwanie. Z kolei na ulicy Franciszkańskiej 3, dzięki materiałom archiwalnym, znów będzie można zobaczyć Ojca Świętego. W Warszawie także organizowane są modlitewne czuwania i koncerty. Będzie można także usłyszeć świadectwa osób, które w swoim życiu zainspirowane zostały postawą i osobą Ojca Świętego. Dom rodzinny, pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, praca w Solwaju, cierpienie i ubóstwo. Tak rozpoczynała się droga do świętości Jana Pawła II. To w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Chrzest w kościele parafialnym w Wadowicach to początek tej drogi. Dużo się modlił, nawet w czasie wspólnej nauki, wspomina Eugeniusz Mróz, kolega i sąsiad Karola Wojtyły. W czasie tego wspólnego prawiania lekcji Lolek na chwilę opuszczał nas, przechodził do tego małego pokoju, gdzie był klęcznik. I tam krótko się pomodlił i później do nas wracał, kontynuował naukę. Pierwsze świadectwo wiary dał ojciec, którego mały Karol Wojtyła nieraz widział modlącego się nocą na kolanach, mówi ksiądz Sławomir Oder, postulator procesu kanonizacyjnego. Sam Jan Paweł II mówił o tym, że jego pierwszym wychowawcą, informatorem jego duchowości był właśnie ojciec. Potem z całą pewnością spotkanie z Janem Tyranowskim, który miał duży wpływ na kształtowanie jego osobowości, jego duchowości, zwłaszcza w aspekcie duchowości karmelitańskiej, do której czuł się on powołany. Młodego Karola Wojtyłę kształtowała też duchowość maryjna. Wyrażały ją pielgrzymki, przede wszystkim do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam był podczas pierwszej pielgrzymki do kraju, a także tej ostatniej. Przybyłam dziś do tego sanktuarium jako pielgrzym. Tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczym, staję przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu jako biskup z Krakowa, aby zawierzyć jej sprawę archidiecezji i tych, których Bóg powierzył mojej pasterskiej pieczy. Przychodzę tu jak wtedy, mówię: witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Teatr lata okupacji niemieckiej i praca w kamieniołomie oraz fabryce Solwaj w podkrakowskich Łagiewnikach. Kolejne kroki na drodze świętości. Tam Karol Wojtyła dojrzewał w swoim powołaniu, w odczytywaniu Bożych planów wobec siebie. Tam zgłębiał traktat świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Inspirowane nim zawołanie Totus Tuus naznaczy całe kapłaństwo Karola Wojtyły. Drugie źródło duchowego rozwoju to pisma świętego Jana od Krzyża. Okazało się, że ta właśnie lektura świętego Jana od Krzyża otworzyła przed Karolem Wojtyłą
jakąś nową drogę do modlitwy, duchowego rozwoju. Ksiądz Karol Wojtyła na drogę świętości zaczyna pociągać młodych. W krakowskim kościele świętego Floriana szybko gromadzi się wokół niego grupa studentów. Od początku właśnie podkreślał ksiądz Wojtyła, że chodzi o tą świętość w codzienności, w tym, w czym żyjemy normalnie. I o tym bardzo często właśnie rozmawialiśmy, że tu nie chodzi o jakieś wielkie czyny, tylko o tą codzienność i znalezienie sobie celu w życiu. I to było dla mnie najważniejsze. Turystyka i ta piesza, i kajakowa charakteryzowała się tym, że wujek, jeśli szedł, to na końcu wszystkich, w pewnej odległości, dając szansę, ażeby każdy z nas mógł z nim rozmawiać indywidualnie. A na kajaku to miał dwuosobowy kajak i ktoś wsiadał do tej łodzi. To były nasze najważniejsze rozmowy. Myśmy wtedy rozstrzygali w rozmowach z nim o swoim powołaniu, o swoim życiu. Droga Jana Pawła II do świętości to też droga cierpienia, począwszy od zamachu z 13 maja 1981 roku po ostatnie dni i świadectwo chrześcijańskiego umierania. Ten ostatni okres jego dojrzewania do świętości poprzez sposób, w jaki łączył się duchowo z krzyżem Chrystusa i przeżywał właśnie swoją chorobę jako drogę uświęcenia. Karol Wojtyła, Jan Paweł II, robotnik, poeta, ksiądz, papież. Droga do świętości otwarta jest dla każdego. Krokiem na niej może być każdy etap życia. Urodził się w ubogiej rolniczej rodzinie w Soto il Monte w Lombardii w 1981 roku. 23 lata później został księdzem. A w 1958 roku kardynałowie wybrali go na następcę świętego Piotra. W ubiegłą niedzielę został ogłoszony świętym, Jan XXIII. Ojciec święty Franciszek powiedział o nim, że był pasterzem posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Przyszły papież na drogę świętości wszedł już w dzieciństwie. Mówił o pragnieniu zostania świętym. Powtarzał to będąc w seminarium duchownym. Świętość rozumiał nie jako coś nadzwyczajnego, mówi Marco Roncalli, krewny i biograf świętego Jana XXIII. Dążenie do świętości to nie są czyny nadludzkie. Świętość to rozpoznawanie Ewangelii w każdej chwili życiowej, każdego dnia. Jan XXIII wielokrotnie podkreślał, że imię, jakie nadali mu rodzice na chrzcie świętym Angelo, zobowiązuje. W dzienniczku duszy napisał: imię Angelo musi być dla mnie bodźcem, bym stał się prawdziwie anielskim klerykiem. O tę anielskość starał się przez całe swoje kapłańskie życie, zwłaszcza wtedy, gdy został wcielony do wojska i wysłany na front I wojny światowej. Później jako watykański dyplomata w muzułmańskiej Turcji czy laickiej Francji. To zabieganie o anielskość przyniosło swe owoce po tym, jak kardynał Roncalli został głową kościoła. Szybko został nazwany papieżem dobroci, zauważa ksiądz profesor Waldemar Chlostowski. U Jana XXIII ta dobroć emanowała przede wszystkim w jego bezpośrednich kontaktach z ludźmi. Był rzeczywiście bardzo otwarty, bardzo ciepły, bardzo serdeczny. Mimo że pontyfikat Jana XXIII przypadał na bardzo trudne czasy, lata zimnej wojny i szerzącego się na zachodzie ateizmu, dobry papież stanął przed wyjątkowo trudnym problemem. Groźbą wojny atomowej, gdy w 1962 roku Związek Sowiecki chciał zainstalować na Kubie rakiety z głowicami jądrowymi. Apel Jana XXIII do Chruszczowa i Kennedy'ego złagodził napięcie. Konflikt został zażegnany. Jan XXIII niósł światu przede wszystkim orędzie pokoju. Za takiego uchodził zarówno wtedy, kiedy żył, jak i później. Jego encyklika Pacem in Terris, Pokój na Ziemi, była prawdziwie przełomowa i została przyjęta bardzo życzliwie, nie tylko w świecie chrześcijańskim, ale daleko poza nim. Jan XXIII zainicjował szereg historycznych wydarzeń w Kościele Powszechnym, przypomina ksiądz profesor Edward Wallewander. Jan XXIII podjął wiele nowych inicjatyw, między innymi zwołał pierwszy synod diecezji rzymskiej, pierwszy w dziejach Rzymu. Chciał w ten sposób odnowić życie religijne wiecznego miasta i on podjął śmiałą myśl zwołania soboru watykańskiego I.
Wydarzenie przełomowe dla Kościoła. W pracę soboru aktywnie zaangażowali się dwaj polscy księża kardynałowie, prymas Stefan Wyszyński i metropolita krakowski kardynał Wojtyła. Jan XXIII szczególnym uczuciem darzył Polskę. Fascynowała go nasza historia. Znał trylogię Sienkiewicza, w swoim brewiarzu miał tekst hymnu o Polsce, napisanego po powstaniu listopadowym przez francuskiego kapłana, poetę. Polsko, ty śpisz, ale nie, nie usypiaj. Przed tobą ta przyszłość, Matka Boża, która się tobą, Polsko, opiekuje. Patrz na krzyż, z tym krzyżem patrz na wschód. Cały świat trwa w dziękczynieniu za kanonizację dwóch papieży. Następnego dnia, w poniedziałek, plac świętego Piotra ponownie wypełnił się biało-czerwonymi flagami. Tysiące pielgrzymów uczestniczyły we mszy świętej dziękczynnej. Przed rozpoczęciem mszy świętej ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podziękował za kanonizację ojcu świętemu Franciszkowi oraz jego poprzednikowi Benedyktowi XVI. Wyraził również wdzięczność władzom Rzymu za przyjęcie polskich pielgrzymów. Plac świętego Piotra ponownie wypełnił się dziś tysiącami wiernych z całego świata. Najwięcej było jednak Polaków, którzy dziękowali Bogu za dar kanonizacji swojego rodaka. Liturgię uświetnił chór Filharmonii Krakowskiej. W homilii archipresbiter Bazyliki Watykańskiej kardynał Angelo Comastri przypomniał odwagę świętego Jana Pawła II w wyznawaniu wiary i w walce o pokój na świecie. Jego wiara była mocna jak skała, pełna przekonania, silna i wolna od kompromisów. Ksiądz kardynał nawiązał do szczególnej troski, jaką papież otaczał rodziny i życie poczęte, a także młodych, których bardzo kochał. Przypomniał również symboliczny moment, w którym wiatr zamknął Księgę Ewangelii podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Życie Jana Pawła II było nieustannym posłuszeństwem Ewangelii Jezusa. Za to powiedział nam wiatr, za to go kochaliście. Rozpoznaliście w jego życiu odwieczną Ewangelię. Ewangelię, która dała światło i nadzieję wielu pokoleniom chrześcijan. Wiemy dziś, że to przeczucie było inspiracją, ponieważ Kościół poprzez papieża wczoraj uznał świętość Jana Pawła II, a my dzisiaj radujemy się i wspólnie dziękujemy Bogu, niestrudzonemu Twórcy Świętych. Pamiętając jednak o słowach Jana Pawła II, święci nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich naśladowali.